Wielkie, jak góra, klasyczne, jak winnice latem i nie zabija portfela, jak nasz hotel. Czyli mówimy o kolumnach Magnat Transpuls 1500. Duże, vintage i w bardzo przystępnej cenie. Potrafi ten zestaw naprawdę zaskoczyć. Tak samo jak pogoda 22 października na Węgrzech. Naprawdę czujemy się, jakby było lato. Dlatego idziemy na uprawę winorośli. Vintage, tak, bo to jest gdzieś jakby pewien klucz, wokół którego skonstruowano te kolumny. W latach 70., 80. bardzo popularnie korzystano z kolumn, które miały szeroki front i bardzo potężne przetworniki niskotonowe. Na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie gdzieś zostało całkowicie wyparte. Tego typu koncept może się jednak nadal zobaczyć u takich producentów jak Tannoy, który bardzo nawiązuje do kolumn praktycznie z lat 60., Klipsch, który kontynuuje cały czas produkcję kolumn, które zostały wymyślone w latach 40. i 50. Fajnie, tyle że drugi aspekt, ekonomia, ponieważ kolumny od Tannoya czy od Klipsza są to kolumny, gdzie za parę mówimy o 12 tysiącach i wyżej. W przypadku samego Magnata będziemy rozmawiać jednak o kolumnach, gdzie zapłacicie za parę tych potężnych 40-kilogramowych kolumn 4000 zł z groszami. Tak, cena jest zupełnie inna, można powiedzieć taki rodzynek z winorośli. Z winogron robi się rodzynki. I wino. W przypadku Magnata ta seria jest skonstruowana w roku 18 i Magnat wyraźnie zaznacza, tak, bardzo nawiązujemy do klasycznego sposobu konstrukcji kolumn, jednocześnie chcemy też skorzystać z obecnej technologii, na przykład pomiaru pracy samej membrany przy pomocy wiązki laserowej. Tak laserowo mierzą zniekształcenia na membranie tych oto kolumn. Więc mamy trochę z elementów historycznych oraz bardzo współczesnych. Winorośle i winnice. I też kolumny, które wstawicie do siebie, do mieszkania, na przykład w naszym 30-metrowym salonie, nie dało się ich nie zauważyć. Mianowicie mówimy o masie wyjętej kolumny już z pudła 40 kg, 39,5. Z kartonem prawie 45 kg jedna kolumna. Macie parę z kartonami prawie 90 kg. To jest jeden aspekt, sama masa. Drugi aspekt to jest jednak ich rozmiar. Jasne, membrana ma 15 cali, ale co to oznacza? To oznacza, że praktycznie szerokość kolumny jest plus minus pół metra. Wysokość około metra. Z jednej strony super, z drugiej strony tak, one są wielkie i w salonie 30 metrów, powiem Wam, czuć bardzo ich obecność. Tak jak wino w Tokaju, tu jest wszędzie, naprawdę wszędzie. Ktoś, żeby poustawiać te struktury, stosy, musiał wykazać się naprawdę ogromną cierpliwością. Dlatego teraz Wy też musicie się nią wykazać i chciałbym przekazać jednak kilka informacji technicznych na temat samych tych kolumn. Jasne powiedziałem, że są potężne i membrana niskotonowa ma cali 15. Jak najbardziej jest to prawda. Dodatkowo jest ona wyposażona w otwory basreflexu umieszczone z frontu. Dalej przetwornik średniotonowy ma taki sam rozmiar jak w niektórych innych kolumnach przetworniki niskotonowe, mianowicie 17 cm i jest on zamknięty w całkowicie dla siebie odizolowanej przestrzeni.
przestrzeni. Tak więc jest to przetwornik średniotonowy w obudowie zamkniętej o rozmiarze 17 cm. Przetworniki wysokotonowe są wykonane z jedwabiu, bo właściwie to nie jest jeden, ale są dwa i umieszczone w rogu, czyli macie dwa przetworniki umieszczone w rogu, każdy o rozmiarze 1 cala. Dodatkowo macie przetwornik średniotonowy o rozmiarze 17 cm i do tego przetwornik niskotonowy w obudowie z basreflexem o rozmiarze 38 cm, czyli 15 cali. Na razie zapowiada się potężnie. Dalej, sama masa też tej kolumny była potężna, no bo 40 kg plus minus, ale możliwość przyjęcia prądu 250 W. plus impedancja 8 ohm, plus skuteczność 95 dB. Zapowiada się, że ta kolumna powinna urwać Wam co najmniej głowy. Brzmią one inaczej niż się spodziewałem po wyjęciu ich z pudełka. Spodziewałem się bardzo mocnego zejścia, bardzo szybkiego uderzenia. Możecie kupić kolumny w podobnych pieniądzach o dużo mniejszych membranach, które wygenerują więcej basu. Ten bas nie jest tak brutalny, tak niski, on jest szybki. To ma być taki lekki, zwiewny dźwięk, nie taki bardzo mocno, ciężko schodzący. Tak, zgadzam się, nawiązuje to brzmieniem do innych kolumn, które słyszałem właśnie, często określanych sformułowaniem vintage, tudzież do niektórych klipszy, czy do niektórych tanoi. Nawiązuje to słowo klucz, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Tony średnie, czyste, ale gdzieś tak o pół kroku cofnięte. Góra, pomimo że dostajecie dwie kopułki wysokotonowe, dodatkowo jeszcze wzmocnione tubą, nie, one nie są przeostrzone. One są oddane w miarę klarownie, w miarę czysto, w miarę kulturalnie, ale nie macie takiego wrażenia, że jest to bardzo przeostrzone. No i jeszcze jedna rzecz, ta kolumna, nie ma co ukrywać, lubi zagrać głośniej i lubi dostać mocniejsze wzmacniacze. Odpaliśmy to z naszym tanim Onkyo A9050, no jednak takim adekwatnym cenowo wzmacniaczem, bo kosztującym 2000 zł. I słychać po tym zestawie wyraźnie, że im głośniej to gra, tym lepiej to gra. Tak, ta kolumna ma ochotę grać mocniej. Dalej zmieniliśmy nasz wzmacniacz na ten, który mogliśmy akurat sprawdzić z dużo wyższej półki, czyli na Muna Ace'a i powiem Wam, że no, otworzyły się kolumny zupełnie. Dostaliście dużo czystsze wokale, dużo więcej góry, bas zaczął być szybszy, jeszcze ładniej kontrolowany. Jest to kolumna, która lubi zagrać głośniej, jest to kolumna, która lubi mocniejsze wzmacniacze, jest to kolumna, która pomimo swojego gigantycznego rozmiaru nie ma bardzo niskiego zejścia, bardzo brutalnego basu. Raczej słyszycie, że to ma być cały czas bardzo szybki, lekko dany dźwięk niż bardzo potężny. I dalej, słowo, że te kolumny są zainspirowane niektórymi obecnie dużo droższymi konstrukcjami, cały czas wykonywanymi w typie vintage, jest bardzo adekwatne. To nie jest kopia kolumn za 15, 18, 20 tysięcy od innych producentów. To jest udana inspiracja tymi kolumnami. To nie są kolumny, które możecie powiedzieć, że są takie same jak cała reszta. Są one wybitnie inne, zwłaszcza, że kupujecie wielką, potężną kolumnę o 15-calowej membranie, która w żaden sposób nie ma takiego uderzenia jak 15-calowy subwoofer, tylko są to dużo bardziej energicznie grające niż siłowo grające kolumny i bardzo nawiązujące stylistyką, wykonaniem i brzmieniem gdzieś do koncepcji z lat 70-tych, 80-tych. Jasne, tyle, że jest to wielka kolumna i relatywnie tania kolumna. Także jeżeli będziecie oczekiwali od takiej
takiej kolumny absolutnie najwyższych parametrów, że chcemy słuchać klasycznego rocka z najwyższą możliwą precyzją brzmienia, to dlatego te kolumny są porównywane do dużo droższych i te dużo droższe są opisywane jednak jako pewnego rodzaju lepsze, bardziej precyzyjnie grające kolumny. Dla przykładu, Magnum Transpulse jest często porównywany do klipsza Cornwalla, który kosztuje plus minus 20 tysięcy. Cornwalla nie mam, ale mam swoje mniejsze wersje Cornwalli, czyli klipsza Heresy. Mogłem porównać jedne bezpośrednio z drugimi. Tak, w wersji kwestii precyzji, szczegółowości, dynamiki dźwięku, według mnie klipsz wygrywa. Klipsz kosztuje 14 tysięcy, Magnat kosztuje 4 tysiące. Jeżeli oczekujecie wielkiej, potężnej i vintage'owo wykonanej kolumny i relatywnie macie na to 5, 6, 8 tysięcy, bardzo warto przemyśleć zakup takiej kolumny. Zwłaszcza jak macie 8 tysięcy złotych, kupcie sobie parę taków za 4, a resztę wydajcie na wakacje, nawet w październiku w Tokaju. Bardzo polecam to miejsce. A takie kolumny, jeśli macie ochotę na coś a la starszego, warto posłuchać i warto zobaczyć przed zakupem. Serio, nawet jak patrzyłem na zdjęcia i parametry, nie wyglądały mi w katalogu na tak wielkie, jak one są w rzeczywistości, a są potężne. Dziękuję za dziś, do zobaczenia.